kilka technik automasażu na ból podeszwy, na ból przy ostrodze piętkowej. Zaczynamy od techniki automasażu na mięsień piszczelowy przedni. Uciskamy opuszkami palców od góry, tuż pod kolanem, do samej góry stopy, na przebiegu, wzdłuż przebiegu tego mięśnia. Podobne ćwiczenie, jednocześnie ruch stopy ku dołowi, ucisk i stopa wędruje ku dołowi. Następnie prowadzimy stopę do granic zakresu ruchu w stawie skokowym, w dół i w górę. Przytrzymujemy w końcowej pozycji 1-2 sekundy. Rozciągamy rozcięgno podeszwowe, przytrzymujemy stopę ku górze i palce również. Kilka sekund przytrzymać rozciąganie i rozluźnić. Powtarzać 5-6 razy. Będziemy pracować teraz wzdłuż rozcięgna podeszwowego, wzdłuż włókien, które tutaj przebiegają. Szczególnie część środkowa nas interesuje, która najczęściej przy ostrodze jest bolesna. Uciskamy kciukami od samej pięty do przodu stopy. Podobna technika, zaczynamy od napięcia podeszwy i jednocześnie z ruchem automasażu stopa wędruje ku górze, palce ku górze. Opuszkami palców rozcieramy podeszwę od części przyśrodkowej stopy do części bocznej. Podobna technika w drugą stronę, od części bocznej do przyśrodkowej. I następna technika to technika uciskowa. W jednym miejscu uciskamy 2 lub 3 razy, przesuwamy palce do przodu, w kierunku przodu stopy. A to już jest następna technika rozcierania, rozciągania w poprzek rozcięgna podeszwowego, stosując kłąb kciuka i opuszki palców. Można, jeśli wygodniej, też używać kłębu kciuka i rozcierać podeszwę w jedną stronę, przejść do części środkowej stopy i kończymy na części górnej. Następnie podnosimy krawędzie przyśrodkową i boczną stopy ku górze. Stopa będzie się robiła płaska i rozciągamy w ten sposób rozcięgno podeszwowe. Podobna technika z podniesieniem palców ku górze i z rozpostarciem palców. Powtórzyć jak najbardziej 8 do 10 razy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.